Siemanko moi drodzy, tutaj Karol, w ostatnim odcinku był Krzysiu, dzisiaj jestem ja tutaj gościnnie. Słuchajcie, to już powtórzyłeś, bo Karol, no nie widzą, że ty, nie? Za moimi plecami są kartony, te kartony są puste, więc spokojnie, one nie czekają na swoją kolej. Możecie spokojnie przesyłać nam paczki z różnych zakątków świata na naszą skrzynkę pocztową. A z Polski mogą też być? Z Polski też mogą być. Z bajeranckim żarciem, który na pewno z chęcią spróbujemy. W opisie namiary do nas, gdzie nam to wysyłać. To jest drugi odcinek paczki od Oli i Zuzi, które mają 14 lat. Ja tylko ona ma 14. Zuzi nie wiem, że... To jest drugi odcinek paczek, które przysłały nam Ola i Zuza. Bardzo dzięki, będziemy zaraz próbować. Zuzia. Jak powiedziałem? Zuza. Nie mogę. Jest Zuzisza? Tak. Dobrze, Karol. Podzieliliśmy ostatnio paczkę na dwa odcinki, to jest drugi odcinek, więc wszystko, co zostało w tej paczce, zostało przeniesione tutaj do tej... Kopuły. Do tej kopuły. A, dobra. No, okej. Okay. I teraz możemy po prostu zaczynać. Dobra. Chcesz to na końcu przetestować? Okej, okay, to odkładamy. Marcinie, jaką rzecz uważasz, która według ciebie byłaby najlepsza, którą chcesz zostawić na końcu jako gwóźdź programu? Wanted. Bo to jest poszukiwane, tak? Tak, tak. Chciałbym to, ale wiem mniej więcej, co to jest. A wezmę jednak na koniec chipsy mięsne, bo bałem się, bo tak chciałem nimi zagryźć, no ale dobra. Nie zagryziesz tego. Karol, jako nasz gość, zaczynasz. To myślę, że możemy zacząć od żelków w stylu Lego. Buil Double Gummy są żelki do budowania. Przykro mi, więc na bank każdy z nas coś będzie musiał zbudować. Żelki wyprodukowano w Chinach. Polskie żelki, które wyprodukowano w Chinach i kupiono za granicą? Są to urocze, cudowne klocuszki żeluszki o uroczych kształtusiach i cudowniusich smakusiach. Nie miałyśmy okazji ich spróbować, ale przypuszczamy jedynie, że da się z nich zbudować wieżę. No to zestawu piratów nie zrobimy, bo mało klocków. Dobra, i robimy jedną wielką wieżę. One rzeczywiście w siebie wchodzą. Dobra, moja wieża była. A tak się starał. Da się z tego budować i jest to fajne. I jest to fajna zabawa przy jedzeniu. Podobno mama zawsze mówiła, żeby nie bawić się jedzeniem. No jak to nie? Matka, czytaj! To są cztery gumi blocks 4D Delicious. W smaku są takie sobie, to nie, nie jest... Mi nie, smakują. Chodzi o to, że one nie są złe. One są takie... Tak, poprawne. Jak ze wszystkich, że jakbyś wziął ranking, one mogłyby być w top 10, top 15. Top 15, zdecydowanie nigdy nie widziałem tyle marek żelek. Produkt bez historii dla mnie. Nie, no ma historię, można budować żelek. No to tak. Dobrze, teraz ja. Orzeszki w panierce. Sie sind gewöhnliche Erdnüssen mit einem würzigen Paprikenschmack. Wir wünschen Ihnen ein leckeres Essen. Ty! Ja chyba w ogóle umiem niemiecki. Ja to ładnie przeczytałem, nie mówcie. Ja, gut. Lepiej niż po angielsku. Lepiej niż po angielsku. Zostaw to przetłumacz, Marcinie, na polski. To są orzeszki z posypką o smaku paprykowym. My chcielibyśmy, abyście je zjedli. No patrz, zgadza się wszystko, kurde. Tak. Jest jeden problem. Wszystkie orzechy wciągają. Nieważne, czy jest średni, czy nie. Poprawda. Sięgasz po niego. One nie są ani ostre. Ta przyprawa zmieniła tak. Tylko strukturę, ale nic więcej. Jest lekka nutka jakiejś przyprawy, ale chociaż jak masz ostre, to... Dla mnie one dryfują na powierzchni smaku. Tak. Ani się nie wybijają, ani nie zanurzają. Dokładnie. Dryfują... Na powierzchni smaku. Na powierzchni smaku, to jest genialne, nie? Genialne. Bo one nawet nie pływają, bo pływać to trzeba potrafić, a dryfować to trzeba leżeć. Niektóre, nie wiem czy są tanie czy drogie, potrafią walić takim olejem. Tak, te nie walą. Te nie walą, one są jakby pieczone. I od razu czujesz po palcach, jakie to są. To ja wybieram te dwie. No bo to jest jako jeden produkt zakładam, nie? Tak. Ja, to spoko, krem z buraków, krem z dyni. 52,9% suszonych warzyw. 57,4 tu jest. Słodko-słony burak. Ale hit. Nie, to jest wegeta z czymś. Ale taka sucha. Tym trzeba posypywać na przykład gotowe ziemniaczki. I ty go tak opruszasz, że one... To się rozpuszcza na czerwono i to jest jakieś coś fancy, mówię wam. Może być, ale tak. To samo w smaku sobie jest fajne, słodkie. Tak. Słodko, słodko-słodka. Słodko-słone. Burakami... A to jest wegetowo... Suche. Z jakimś, no właśnie wegeta z jakąś lekką nutką dyni z tyłu. Tak. Ale pachnie dobrze. Pierwszy belt w hostelu. Tak dywan w hostelu pachnie, wykładzina. A
wiem, o co ci chodzi. Tak, ale oba zmieszane. Po zapiekance mocno serowej. Bardziej po pizzerce. Na zimno. Ale na kaca by wjechało. Jest pyszna. Wow. Jest pyszna. No. Jest fantastyczna, polska, patriotyczna. To wędruje na moją półkę. Zabieram to na kaca. Po co ja to wiem? O kurde. Nie? Dobra. Jest bardzo dobra, jest bardzo poprawna. Ludzie w domach robią krem z dyni. Ktoś zrobi go lepiej, ktoś gorzej. A my porównujemy tak. Zalewany znaczy, proszek z prawdziwą zupą i ten proszek daje radę. Brakuje mi tu tego kreksa śmietany. I była tylko ja. No, do dyniowej pasuje. Mhm. Orężatki. Przesyłamy wam orężatki w proszku o trzech smakach. Landrynkowym, kola i cytrynowym. To słodkie wspomnienie naszego dzieciństwa. Jak to brzmi uroczo. No. Jak 14-latki wspominałem dzieci. A ja to Bobowit pamiętam. Mam nadzieję, że wam też przypomnę dziecięce lata. Ty, ale dobre. Weźcie sobie po kawałku bryły. No już. Jak słona mamba jakaś. Dla mnie kuba buba. Kwaśna fajnie, Dobre, no. Jadłem takie gumy. To jest tak. Lepsze niż te kwaśne cukierki i to wszystko, nie? Tak. Napój o smaku landrynkowym teraz, tylko rozmieszam. Dzięki! O nie. Dobre. Ty, to jest smak rozgazowanego jakiegoś Red Bullowo coś. To jest Red Bull dla dzieci, Bull że jak dzieci. Dorosną mogą kupować prawdziwego. Tak. Ja do dzisiaj nie mogę. O, to espresso z coli robimy. Widziałeś kiedyś zieloną kolę? To bardziej wygląda jak ta ostatnia woda z rur, jak już zakręcają, nie? Albo jak dopiero puścili po dwóch dniach, jak była przerwa. Trzydniowa kola. Którą znalazłeś po prostu w szafce. Nie trzydniowa, dwutygodniowa. No, to jest poimprezowa. Najgorsze, że wam powiem, nie? Nie smakuje. Serio? Nie wiem czemu. Ja lubię ten rozgazowany smak coli. Smakuje jak lizak coli. Tak! Wpłynie. Tak, no. Jak lizak coli wpłynie. Po maluchu. O. Maluszku. Okej. O Boże, pachnie jakimś witaminą. Nie, aloesem pachnie. A mi to smakuje jak te lody pałki do lizania. Tylko, że już... Oj, najgorszy. Ten jest najgorszy. No chemia straszna. Nie, nie. Najlepsza była landrynka. Tak. Dla mnie kola. Karol. Zgubiłem się. Weźmy sobie ciasteczko. No, panowie, częstujcie się. Słony. Tak maślany i słony. Ale sucho maślany. Kurde, ja bym to polubił. Tylko nie wiem za co jeszcze. Nie jest tak słodki jak te wszystkie inne herbatynki. Tak, wiem jak to smakuje. Jak pancer wafle. Ale w wersji light. Tak, pancer wafle do Dino. Mhm. Pancer wafle dla wszystkich, do tak, Dino. Tak, tak. O, ten już piernikowo słodki. Dobry. To są krakersy pochodzące z racji żywnościowych. Super, fajnie, też dziewczyny testują. Szansu. Ale dlatego skojarzenie z pancer waflami od razu. Idealnie trafiliśmy. Tak, no. Ale są kubki. Panie Wojciech Basiura, to są podniebienia. Jeszcze strzelam, Czeska. Krakersy pochodzą z racji żywnościowych. Są w dwóch smakach, zwyczajnym i czekoladowym. W tych drugich mamy kawałki czekolady. Tak, to się zgadza. Pudding. Uuu, to jest taki, co jedliśmy ostatnio. Litchi. Pamiętasz tamtego? Ten się nie bubla. A ten jest jeszcze fajniejszy, bo ty to czujesz, że on nie ma tarcia. Ale weź się skoncentruj na tym. Czujesz? To nie ma tarcia. Wiem, że chcesz to wyrzucić. No. Wiem, bo będzie moje. Krzysztof! Wiem, że uwielbiasz rzeczy, do których nie trzeba używać zębów. Tak. Dlatego zostawiłem ci na spróbkę. Pomelon? Pomelon? Ale trzeba wyjść. Nie, nie połykaj tego! Ty durnie, to było duże, dopiero zaczyłem. Ale przecież to było śliskie jak nic. Nie ma tarcia. Jak się nie ma tarcia. Ty się kalorie z tego liczą? Ale wiesz, jak gładko weszło? Nigdy jeszcze nic tak gładko mi do gardła nie weszło. Poczułeś smak? Delikatnie. Pachnie taką chemiczną tą powłoką. Ale pachnie chemiczną pomarańczą. Tak, właśnie. Tak. Tą, takim tanim sokiem. Takie były kiedyś saszetki do rozpuszczania w wodzie i się sok z tego robił. Zawierają natę de coco. No to czyli zawierają natę de coco, to wiemy. Teraz pan szczepastem. Wezmę to. Chciałem, bo mam tutaj, to są, uwaga, kuleczki pulparindo. Te słodycze mają niecodzienne nadzienie. Płynny mus z tamaryndowca. Najpyszniejszy słodycz w tym zestawieniu. Czekoladą pachną. Moja smakuje zepsutą plombą. No. Wszystkie tak smakują? Ale dziwne. To smakuje kwasem i niemy tymi zębami, no. Po opisie spodziewałem się
ekstazy kulinarnej, ale... Nie, to ja wymyśliłem ten opis. A. Ale to dobrze. Fajne, bo końcówka jest ostra, bo jest kwaśny, ty, ostry. Ostry wjechało. To smakuje jak mój oddech, jak wstaję rano, no serio. Ja bym to jadł. To jest ani słodycz, ani mięso. Kupiłbyś w sklepie? Nie. Jakbym tego nie próbował i bym zobaczył taki napis tamaryndowiec, to bym kupił. A tak, tak, tak. Ja bym nie kupił, ale jest coś innego w tym zestawieniu. Tak, przynajmniej coś innego jest. Dżem. Jest bardzo słodki. O przepysznym smaku marelowym, ten jednorazowy dżemik urozmaici wasze kanapki. O, taki chyba klasyk będzie. No. To jest tak poprawne, że aż dobre. Tak. To jest... Nie możesz tego zhejtować, nie, ale nie będziesz ale tego kupował nałogowo. Taki typowy właśnie dżemik w takim hotelu na śniadanie. Tak. No, ja bym taki kupił, no serio. Podoba mi się forma, jak gdzieś jadę nad jezioro, można to wycisnąć w jezioro, więc jest spoko. Przejdźmy dalej, dżem to dżem. Tak. Alta Parma. Są to pastylki do smania o smaku mango i limonki. Do smania. Jaka straszna konsystencja. Ja ich nie lubię. Jakie ja wiem, co to jest. Nie. O Boże, nie. Takie ostre. One haratają dziosło. Nie haratają, ale... Korba aż powaliło. Lekko wyczuwam owoc, ale czuję świeżość. No nie czuję świeżości jest w ryju. Jest świeżość. Tak jakbym ssał jakąś ciurową ladrynkę i żył gumę do życia. Sztaba nie może tego znieść, bo on nigdy po prostu nie czuł świeżości w ryju. Dajcie mi umyć zęby kaszanką. Ramen Wifon. Zupka chińska ramen różni się od innych tym, że ma nowy, grubszy makaron oraz, uwaga, cząstki mięsa z ciasta sojowego. Ale mi smakuje ta zupa. Lekko grzybowa jest. Mąka pszenna, tłuszcz palmowy, tapioka na trzecim miejscu. Skrobia modyfikowana, sól, stabilizator, trifosfany, guma, guar, no sukcesa spokrejniająca, węglan potasu, węglan sodu. Zabielacz. Aromaty. No mamy teraz te trzy nasze takie, które... Jesteśmy w stanie w ogóle to gdzieś tutaj tak, jakoś... Bo mnie już to irytuje! Coś porządkować. Przerwa! Karol, zaczynaj od swojego lizaka, tak? Rozumiem, że się nie podzielisz. Jest to lizak chili z proszkiem z tej papryczki plus soli. Lepiej zabezpieczcie się w maślankę. Ale... Kiedyś robili takie lizaki! Ale śmierć, to jest przyprawa normalna. No nie pierdzi, to jest papryka z człowieku, to jest taka papryka, taka węgierska. Tak. No nie no. Producent lizaków dogadał się z producentem przypraw, no nie wierzę, no. No to jest słodkie. Ale dobre! Rewelka, pokaż jak wygląda. Wow. No to się przykryło, no to lizaj. Potrzymać się okulary. To jest aż tak ostre? To byśmy chyba nie wsypali sobie ostrego. Na tym lizaku to się staje 1000 razy bardziej ostre, ale jednocześnie słodkie, kwaśne. Zajebiście, teraz jestem zazdrosny. No dobra, sztaba, polisz. No, no nie, aż tak zazdrosny nie jestem. Załatw mi wodę, sztaba. Poważnie? Totalny zgodce. Zazdroszczę ci, kurde. Uderzają cię w dużej ilości wszystkie możliwe smaki. Znaczy szczerze, to nie wiem, czy chcemy z tobą gadać. Zjadłeś naszego lizaka. Ola zdecydowanie z Uzią nam to przysłały. Ja pierdzie muszę to gdzieś znaleźć, bo... Ale nie, musimy... Ja patrzę po tobie i chcę to jeść. Ja też ci zazdroszczę. Zazdroszczę, no. A, to jest wieprzowe. Ta żywiecka, co spadła, to jest ta... A to są wieprzowe, tamte były chyba drobiowe. To są bardziej kiełbasiane, ale gumowe bardziej. 326 gramów mięsa poszło, żeby wyprodukować 100 gramów tego produktu, 68% białka. Ja tutaj nie mogę nic powiedzieć. To jest po prostu super. Dobra, proste pytanie. Wolisz żywiecką, taki plasterek wyciągnąć z opakowania i zjeść, czy to? Prawdziwa żywiecka, lepsza, ale jeżeli miałbym wybierać jakieś chipsy... Ja szczerze w skali 5 dałbym 3, tylko za to, że to jest mięso. Jakbym nie kochał mięsa, to dałbym 2. Dla mnie bardzo dobre. Nie słuchajcie tych wegoświrów. Inżynierze! Trzymaj szybko. Szybko, bo jest tak pyszne, że znika. Skalami. Nie zdał pan. Dwa na szynach siadek. Mięsko. Okej. Okay. To będzie salami. Mocno przepieprzona.
A spróbuj ten. Czy to jest to samo salami? Wiem. Pepperoni. Nie kupiłbym, ale jakby właśnie leżało, to bym wziął. Wow, w ciemnej czekoladzie. No lion, no czarny lion. Nie. No trochę, ty jakbyś to wrzucił do basenu. A na pewno pływa. To jest koniec, nie? Tak. Ja bym to nazwał nienachalny słodycz. To jest whisky wśród słodyczy. Tak. Coś w tym jest. To jest jak się przerzucasz z whisky z kolą na whisky z lodem. Słuchajcie, wyprodukowane w Turcji. O. Mam wrażenie, że to jest połączenie takiego jakby Snickers bzyknął Liona i dziecko się urodziło łączem. Nie, to jest raczej dziadek. Liona i Snickersa. Tak, to bardziej dziadek Liona i Snickersa. Taki co miał szorstkie wiecie. Dzieciństwo. Tak, ale taki dostojny. Tak, ale sam się dorabiał. Tak, kapelusza. Nie, nie, nic nie odziedziczył, nie? Po prostu musiał od zera z pracować. Z epoki wiktoriańskiej. Tak. Dobrze, kochani. Wybieramy teraz hit odcinka. To w kategorii słodycz, a to w kategorii będzie gościło u mnie w domu na 100%. Jednocześnie lizak, który jest totalnym mózgotrzepem i czegoś takiego nie jadłem. Jak nie jadłeś, jak go jadłeś. Jednocześnie obie zupki, bo je traktuję jako jedno, bo są tego samego producenta. Ten baton, który jest naprawdę słodyczem dla dorosłych, jak to uznałeś. No dobre, dobre. Pierwsze miejsce zupy, bo zaskoczyło mnie, bo nie jestem fanem zup, a ta jest dla mnie pyszna. Drugie miejsce, ślina Karola razem z lizakiem i przyprawą. On tak to przeżywał, że też chce mieć takie przeżycia w życiu. I trzecie miejsce, łątek. Jest bardzo dobry, ale nie jest w stanie dla mnie pobić tych dwóch rzeczy. Kochani, oglądajcie inne odcinki. Zostawcie aktywność po sobie. Coś napiszcie o Karolu, coś trochę o sztabie, trochę o mnie, trochę o naszym odcinku. Subiki zawsze się przydadzą. Klikajcie. Trzymajcie inne filmy. No i co? I wracam do orzeszków, kuźwa. No, zawsze to samo. Rzeczywiście.